brawo. Kasia. I z połojca. O tak. Jak ci ta Janiela? Ksiądza mi wołaj. Ksiądza. Aż tak źle? Wołaj. Dobrze. Pójdę po niego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak będzie pochwalony? Zabić. Jaś! Wołaj ze wszystkie dziecka na miejsce, niech ze wszystkim do aut. Dobra. Co się wątpił? Siadajcie dziecka, niech za małe siądą tu koło mnie. Stasek, pomóż ojcu przy gospodarce. Co by sum z tym wszystkim nie zostało. A ty, Kaśka, pilnuj tych wszystkich dziecek. Niech ci Maryśka i Honka ich pomagają. Co by ich Franek i Jasiu dobrze im było. A ty, Jasiu, bacz na tą wszystką gospodarkę, co by to nie zaniechany został. Nie martw się. Damy sobie radę. Czy jeszcze razem dużo porobimy. Kaśka, weź zapakumy. Niech zapomogą matkę umyć. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Zwiedziajmy się, że Janiela zmarła. Przesłymy pomóc. Dobrzeście zrobiły. Musicie ją łomyć. To my tu przygotujemy wszystko. Dobrze, to ją dzieci zabiorę. Mówiliście w tym ratusie, bo chciała być tym pochowaną. Dobre. Piękno będzie z piekną. Nogi ci też pomyjemy. To by ją teraz baby trzeba ubrać. Ano trzeba. Oj, Janielciu, jak ty ładnie wyglądasz, pięknie by cię ubrały. Ojciec, chodźcie, już jest. O, nie mam smaku w ogóle. Byłoby głodny Janieli, żeby się jej dobrze leżało na wieki wieków. Amen. To by miękko było. Załóżcie to Janieli. Całe życie w nich chodziła. Tak ozdobno w nich naprawdę było. Załóżcie jej.
niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Na wieki wieków. Witam Cię, Janielciu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. No to zbierajmy się do tego kościoła. No to zawołajmy stolarza. Niech przykryje to wieku. Syna i Ducha Świętego. Amen. Duszo, opuść te progi, przez które przeszły twe nogi. Już idę do grobu, smutnego, ciemnego, gdzie będę spoczywać aż do dnia sądnego, gdzie możni królowie swe kości składają. Książęta panowie w proch się obracają. W tę podróż odchodzę, nie biorąc nic z sobą. Postaci okrytej śmiertelną żałobą. Tylko cztery deski, licha ciemna szata, to cała wysługa mizernego świata. Już słońce i księżyc świecić mnie przestaną. Robactwo zgnilizną tu przy mnie ostaną. W jaskinie podziemne śmierć wszystkich ukryła. Toż samo i ze mną nędzną uczyniła. Aby razem ze świętymi Twymi zawsze mogła się bez końca radować w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech duszę Twą orzeźwi rosą niebieską, Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Prochem jesteś i w proch się obrócisz,
ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Świętej pamięci Janiela była dobrą kobietą. 9 dzieci urodziła. Panu Bogu była wierna. Dzieci do Pana Boga prowadziła. Będzie jej nam tu brakować. Ale wierzymy, że tam u Pana Boga w niebie poszła po wieczną nagrodę. I wszyscy kiedyś razem z nią tam się wspólnie spotkamy. Niech ta nadzieja wciąż trwa w nas. Pocieszajmy się w duchu wiary, aż do tego dnia, kiedy sami spotkamy się w Bożym Królestwie ze świętej pamięci Janielą. Amen. Amen.